Centralny Uniwersytet w Budapeszcie jest dzieckiem dwóch zdarzeń. Po pierwsze, transformacji demokratycznej, po drugie, świadomej, humanistycznej działalności George'a Sorosa. The Central European University is a child of two events, of two happenings. The first one is a conscious transformation, a systemic transformation from to democratic system. The second one is a very, very reasoned and similarly conscious activity, civic activity of George Soros on behalf of the region. Dla reżimów autorytarnych, jak w Rosji, czy na Węgrzech, czy w Polsce. For the authoritarian regimes like in Germany, like in Poland or Hungary, Soros or Russia, odgrywa tę samą rolę, którą w retoryce Stalina odgrywał Lew Trocki, to jest główny wróg wszystkiego. Soros, in this rhetoric, Soros is playing a very similar role that in the Stalinist rhetorics, the role that was played by Lev Trotsky in the Stalinist rhetorics as the major danger, major enemy, major enemy. W tym samym czasie Putin likwiduje Europejski Uniwersytet w Petersburgu. Putin is putting down, is closing down the European University in Petersburg at the same time. Trwa czystka na uniwersytetach w Turcji. There is a purge taking place in the University of Turkey. No i Orban wpisuje się w te tradycje wrogości do wartości demokratycznych. And Orban himself is writing himself into the tradition of those values which are anonymous towards democracy. Likwidacja tego uniwersytetu oznacza dążenie do totalitarnego zawłaszczenia całej sfery humanistycznej debaty. The closing of this university means a total takeover of the public sphere and the debates on democracy in Europe today. Dlatego tego uniwersytetu trzeba bronić, bo atak na ten uniwersytet jest atakiem na każdego z nas. And that's why this university had to be defended, because the attack on that university that takes place right now is attack on each of us separately. I to jest szczególnie istotne, jeżeli to mówię tutaj w New School for Social Research, a więc w uczelni, która powstała po to, by ocalić niezależną debatę humanistyczną. And this is particularly important, since I'm talking about it right here, at the New School for Social Research, which was established to save, as a safe haven, to save the independent, autonomous and democratic thinking. Thank you very much.